Sporo w ostatnim czasie mówiłem o różańcu, zarówno przed akcją Różaniec do granic, jak i też po niej podsumowując to wielkie wydarzenie. Ale ostatnio wpadłem na pomysł, że przecież to, co jest dla nas, dla mnie, dla wielu z Was pewnie oczywiste, wcale takie oczywiste nie musi być dla innych. Więc pomyślałem sobie o tym, żeby może nagrać krótki instruktaż o tym, jak należy odmawiać różaniec. Zaczynamy. Przyda nam się na pewno do odmawiania różańca sam różaniec. Oczywiście można modlić się też na palcach, ale łatwiej będzie, kiedy użyjemy różańca. W jaki sposób odmawiać różaniec? Zaczynamy modlitwę od znaku krzyża. I warto sobie też uświadomić na samym początku, że to nie jest tylko zwykłe klepanie paciorków, ale to jest modlitwa, jak mówił święty Jan Paweł II, modlitwa medytacyjna, czyli taka modlitwa, która w myślach przenosi nas do rzeczywistości związanej właśnie z Ewangelią i z tajemnicami, które rozważamy. Nie tylko skupiamy się na samym odmawieniu Zdrowaś Maryjo, ale staramy się gdzieś stworzyć tego pewne tło, na bazie którego budujemy całą przestrzeń naszej medytacji biblijnej. Czyli jest to modlitwa bardzo, bardzo biblijna, bardzo medytacyjna. Na początku oczywiście robimy znak krzyża. Po znaku krzyża odmawiamy modlitwy. Wierzę w Boga, Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo. W taki oto sposób znajdujemy się na początku różańca. Różaniec składa się od 2002 roku po liście papieża Jana Pawła II, Rosarium Virginis Mariae, z czterech części. Do tej pory składał się z trzech. Było to nawiązanie też do 150 psalmów, 150 zdrowasiek. Cztery części różańca. Radosna, światła, bolesna i chwalebna. Radosna, czyli tajemnice zwiastowania, nawiedzenia, narodzenia Pana Jezusa, ofiarowania Go w świątyni oraz tajemnica odnalezienia w świątyni. Tajemnice światła, pierwsza, chrzest w Jordanie, druga, objawienie się Pana Jezusa w Kani Galilejskiej, trzecia tajemnica to głoszenie Królestwa Bożego, wzywanie do nawrócenia, czwarta tajemnica przemienienie na Górze Tabor i piąta ustanowienie Eucharystii. Część bolesna to pierwsza tajemnica modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, druga tajemnica to biczowanie, trzecia koronowanie, czwarta droga krzyżowa i piąta śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Natomiast część chwalebna składa się z części pierwszej zmartwychwstanie, drugiej w niebo wstąpienie, trzeciej zesłanie Ducha Świętego, czwartej w niebo wzięcia Matki Bożej i piątej ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Rozpoczynając różaniec wybraną przez siebie tajemnicę albo w taki sposób, jak przypisane są do poszczególnych dni, czyli poniedziałek radosne, wtorek bolesne, środa chwalebne, czwartek tajemnice światła, piątek bolesne, sobota radosne i niedziela chwalebne, rozpoczynamy po prostu od wypowiedzenia sobie pierwszej tajemnicy, w tym wypadku radosnej, zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Zaczynamy modlitwę od modlitwy Ojcze Nasz. Odmawiamy raz Ojcze Nasz, a następnie 10 razy, przesuwając paciorki, odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo. Kończymy tę modlitwę wezwaniem chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Następnie zależnie od nas możemy dodać jakiś akt strzelisty, jakąś krótką modlitwę albo po prostu zapowiedzieć kolejną tajemnicę. W tym wypadku będzie to tajemnica nawiedzenia świętej Elżbiety. I w taki oto sposób znowu Ojcze Nasz i znowu kolejna dziesiątka, aż medytując całe pięć tajemnic dojdziemy do końca różańca. Kończymy go oczywiście modlitwą chwała Ojcu, a następnie w intencjach papieża, w intencji papieża i we wszystkich jego intencjach odmawiamy modlitwę pod Twoją obronę. Jak widzicie, okazuje się to wcale nieskomplikowana modlitwa, przynajmniej w praktyce. Tak to się może wydawać. Natomiast jeżeli zaczniecie się nią modlić, to spotkacie pierwsze problemy, ale spotkacie też i pierwsze zachwyty. A takim podłożem do zachwytu modlitwą różańcową jest na pewno nowenna pompejańska, ale o tym następnym razem.